przecież to wyznaczy, którzy nie posiadali żadnych dokumentów prawniejących do wjazdu. Warto zauważyć, że połowę tej osób stanowiły osoby poniżej 18 roku życia, czyli dzieci. Ja rozumiem, że oni nie wjechali na terytorium Polski. W tego dnia, kiedy my tam byliśmy, 406 cudzoziemców dostało odmowę wjazdu i przyjęto tylko 7 wniosków, czyli tylko 7 rodzin wpuszczono na terytorium Polski i to było łącznie 31 osób. Dobrze, na jakiej podstawie te 7 rodzin wjechało, a co się stało z pozostałymi? Kluczową kwestią jest jakby wyjaśnienie tej procedury. Procedura wygląda następująco. Cudzoziemiec, który nie posiada dokumentów uprawniających do wjazdu, stawia się na przejściu granicznym i Straż Graniczna zobowiązana jest do tego, aby ustalić jego cel przyjazdu. I ten cel przyjazdu cudzoziemcy deklarują w takiej krótkiej rozmowie, która odbywa się między strażnikami granicznymi a przedstawicielem albo przedstawicielką rodziny cudzoziemców. I właśnie ta rozmowa jakby jest najważniejsza, bo właśnie wtedy cudzoziemcy mówią, czy przyjeżdżają tutaj do Polski ze względów ekonomicznych, czy przyjeżdżają tutaj do Polski jako osoby, które poszukują ochrony. I my właśnie byliśmy dopuszczeni w charakterze obserwatorów do tego, aby uczestniczyć w takich rozmowach. Czy ja rozumiem, że ten ostateczny werdykt wjadą, nie wjadą ma charakter uznaniowy? To jest właśnie problem jest taki, że ta sytuacja prowadzenia tej rozmowy nie jest dopuszczona przez przepisów prawnych, ponieważ z jednej strony Straż Graniczna musi strzec bezpieczeństwa granic państwa i rzecznik stoi na stanowisku, że jakby jest to obowiązek właśnie Polski strzec granic i obowiązek też Polski skontrolować napływ migrantów, ale z drugiej strony Polska ma zobowiązania międzynarodowe, takie jak właśnie konwencja genewska, protokół nowojorski, czy prawo unijne azylowe, które reguluje fakt tego, że Polska jakby jest zobowiązana przyjąć osoby, które ubiegają się o ochronę. Spośród tych, którzy tego dnia, kiedy państwo byliście, próbowali wjechać na terytorium Polski, zdecydowana większość to Czeczeńcy. Jak wygląda sprawa bariery językowej między Strażą Graniczną? Wszyscy strażnicy graniczni, którzy przyjmowali wnioski, mówią płynnie po rosyjsku. Więc tutaj jakby tej bariery językowej nie zauważyliśmy. Dogadywali się bez żadnych problemów z cudzoziemcami. Z relacji Straży Granicznej wynika, że jeśli pojawia się cudzoziemiec, który nie mówi w języku zrozumiałym, na przykład Syryjczyk, to wtedy wzywany jest tłumacz. Dobrze, to jakie wnioski państwo wyciągnęliście z tej wizytacji? Czy aby macie monitoring tego, co dzieje się tam na co dzień? No bo przecież to była ledwie jedna sierpniowa wizyta. Tak, to była jedna wizyta i na podstawie tej wizyty właśnie sporządziliśmy taką notatkę i zapoznaliśmy rzecznika z tymi wnioskami. Będziemy podejmować późniejsze działania. Ale jakie to będą działania? Będziemy prawdopodobnie występować do ministra spraw wewnętrznych, będziemy występować do komendanta Straży Granicznej. Na razie jeszcze czekamy na wszystkie dokumenty, które ma nam przesłać Straż Graniczna, o które prosiliśmy, żeby tak gruntownie zbadać tą sprawę. Jeśli chodzi o wnioski, to można stwierdzić, że rzeczywiście potwierdziło się to, o czym mówiły organizacje pozarządowe, czyli rzeczywiście, że osoby, cudzoziemcy, którzy deklarują prześladowanie albo wprost używali określenia status uchodźcy, czyli status bieżeńca po rosyjsku, nie zostawali wpuszczeni. Uczestniczyliśmy w 79 takich rozmowach, czyli to 89 rodzin ubiegało się o ochronę w momencie, w którym my tam siedzieliśmy obok i nasłuchiwaliśmy tych rozmów i zdecydowana większość nie deklarowała tej chęci ubiegania się o ochronę, jednakże w około 20 przypadkach cudzoziemcy w sposób jasny mówili, że chcą się ubiegać o ochronę, ale pomimo to nie zostali wpuszczeni. Więc to budzi główny niepokój rzecznika. Też sam fakt tego, że stoliki, przy których cudzoziemcy deklarują tą chęć ubiegania się o ochronę, czyli mówią o prześladowaniach, o tym, co ich spotyka w kraju pochodzenia i dlaczego wyjeżdżają z kraju pochodzenia, układ tych stolików nie zapewnia żadnej intymności. Jest tak, że osoby postronne mogą usłyszeć bardzo dobrze to, o czym mówią cudzoziemcy i może to też mieć wpływ na to, jak przedstawiają cel swojego wjazdu do Polski. Jeszcze wrócę do historii tych, przy których państwo byliście. Co się z nimi stało? Gdzie oni wrócili? Te osoby, które nie... Te 406 cudzoziemców, którzy dostali odmowę wjazdu, są zawracani z powrotem do Brześcia. I z relacji samych cudzoziemców, jak i właśnie organizacji pozarządowych, wynika, że ci cudzoziemcy potrafią po paręnaście, po parę dziesiąt razy przekraczać tę granicę. Ja słyszałam o jednym panu, który próbował 60 parę razy przekroczyć granicę
Polski i w końcu mu się to udało. Więc tutaj jakby jest taka wątpliwość, czy ta osoba od początku deklaruje status uchodźcy, czy to się zmienia w trakcie i właśnie nie można tego zbadać, ponieważ te rozmowy, które odbywają się pomiędzy strażnikami granicznymi a cudzoziemcami, w żaden sposób nie są spisywane, nie są protokołowane. Jedyne, co zostaje po tych rozmowach, to jest krótka notatka typu chcę przyjechać do Polski, nie chcę mieszkać z mężem, chcę tutaj mieszkać. Ale tak naprawdę, jak wygląda cały przebieg takiej rozmowy, która jest jakby kluczowa, bo to właśnie w tym momencie Straż Graniczna decyduje, czy taką osobę wpuścić, czy nie, czy może ubiegać się o ochronę, czy nie, jakby niestety nie jesteśmy w stanie się z nią zapoznać. Dlatego uważamy, że to jest jakby najważniejsze teraz, to jest właśnie ustalić, w jaki sposób można by protokołować takie rozmowy. Ale zdaje sobie Pani sprawę w ogóle w biurze, że strażnicy graniczni nie postępują przecież według własnego widzimisię, tylko na podstawie zwierzchnich wytycznych. Tak przynajmniej ja mnie mam. Tak, takie wytyczne zostały wydane w styczniu Straży Granicznej i te wytyczne zakładają, że jeśli osoba w sposób dorozumiany twierdzi, że jest prześladowana, to należy przyjąć taki wniosek od niej. Tymi wytycznymi też są jakby przepisy prawne. To jest ustawa o udzielaniu ochrony na terytorium Polski cudzoziemcom, czy właśnie na przykład konwencja genewska, protokół nowojorski. Więc jakby stoimy na stanowisku, że właśnie organy państwa powinny działać w granicach prawa i zastanawiamy się właśnie, co powoduje fakt tego, że dostajemy tyle tych skarg i tyle cudzoziemców twierdzi, że pomimo deklarowanej chęci ubiegania się o ochronę, te osoby nie zostały wpuszczone na terytorium Polski. Też warto podkreślić, że Straż Graniczna nie ma takiej kompetencji, żeby w żaden sposób weryfikować takiego wniosku. Tą kompetencję ma szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Straż Graniczna musi tylko przyjąć taki wniosek i przekazać go dalej do rozpatrzenia. No tak, ale też weryfikuje na podstawie informacji, jakie zasięgnie, czy ten wniosek w ogóle przyjmować, czy też nie. To znaczy Straż Graniczna... Chyba tutaj rzecz rozbija się tak, o ten moment. Straż Graniczna musi jakby zweryfikować, czy celem przyjazdu jest chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową, czyli status uchodźcy, albo ochronę uzupełniającą, czy chęć przyjazdu do Polski bez wymaganych dokumentów jest na przykład praca na terytorium Polski. Jeśli ja bym chciała przekroczyć granicę, a nie mam wymaganych dokumentów i twierdzę, że chcę tutaj przyjechać do Polski, to Straż Graniczna informuje cudzoziemca, że musi sobie wyrobić wizę. Odejście pana marszałka. Czy pan się nie obawia, że te deklaracje o poszanowaniu wartości chrześcijańskich, o pokazywaniu się na uroczystościach religijnych i tak dalej, co samo w sobie jest dobre, ale czy za tym pójdzie jakby sprawdzam konkretnych czynach dotyczących fundamentu naszej cywilizacji i prawa do życia każdego człowieka. Przez to nie korzystają z tych przysługujących im praw, bo są wzywani przez Straż Graniczną do uzupełnienia swojego odwołania i do przetłumaczenia takiego odwołania na język polski. Co dalej Państwa zdaniem z częścią kolejową? Ten problem, jakby tak jak powiedziałam na początku, on jakby już zaczął się parę lat temu. Czy zamierzacie tam jeździć systematycznie, przeprowadzać takie wizytacje, też sporządzać takie komunikaty? No to jest tak, że ta sprawa dla nas jest rozwojowa, monitorujemy tę sprawę, ponieważ te wszystkie nasze wizytacje są niespodziewane i niezapowiadane, no to też ciężko jakby teraz deklaratywnie stwierdzić, że będziemy tam jeździć co miesiąc, ale na pewno jakby to teraz jest jeden z głównych priorytetów dla rzecznika, dla naszego wydziału, żeby badać tą sytuację i badać sytuację migrantów i to, czy właśnie ich prawa nie są naruszane w żaden sposób. Ale usiłowaliście Państwo spotkać się z dowódcami Straży Granicznej, by to wszystko wyjaśnić? Oprócz pismo, które skierowaliście z prośbą o wyjaśnienie. Tak, znaczy tam ta cała wizytacja była przeprowadzana w asystencie kapitana właśnie jednostki, osób odpowiedzialnych za zarząd cudzoziemców, ale samo wystąpienie generalne będzie kierowane bezpośrednio do komendanta Straży Granicznej. Oprócz tego po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów dotyczących właśnie tych konkretnych przypadków, o których byliśmy świadkami na tym przejściu granicznym, będziemy zastanawiali się, co możemy zrobić dalej. Czy ewentualnie właśnie przeprowadzić jakieś wspólne seminarium, spotkania, czy jakieś wspólne działania. Dla wypracowania właśnie jakichś takich metod i rozwiązań prawnych, żeby te kluczowe rozmowy były w jakiś tam sposób rejestrowane, zapisywane. Więc żeby później można traktować się jako materiał dowodowy. Debata przebiegnie i jak będą kwestie obrony życia procedowane. I oczywiście będziemy o tym wprost omawiać. Pan Buzewicz.
dzisiaj pan dr Guzewicz w naszym dzienniku bardzo ciekawy artykuł napisał i mówi tak, nie wolno tego błędu z 2007 roku powtórzyć, ponieważ już kolejnej szansy nie będzie. To jest drugą i ostatnią dla tej grupy rządzącej. Podstępy warszawskie, z którymi rozmawiałem dziesiątki razy, zrobili to nie mówiąc. Żaden z nich nie opowiedział sobie z winą, że to jest bardzo pochodzi. Oni to po prostu zrobili. To nie jest zaszczyt dla podstępy warszawskie, że spotkał się z jakimkolwiek ministrem obrony narodowej i władzy. To jest zaszczyt dla ministra obrony narodowej, że może położyć głowę przed podstępem warszawskim. Jest gdyby ten system był spowodną uroczystości, aby podstępy warszawskie nie było. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy chodzą w koszulkach ze znakiem Polski Walczący albo naklejają sobie znak Polski Walczący na tym samochodzie, proszę do tej uroczystości. Powstanie może jeszcze wspanialsze niż asystent wyborów, bo asystent obywateli dla tych, którzy naprawdę znakomitą. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Jacek Grzechowski. Zapraszam na poranek radia TOK FM. Wybory to jest taka okazja. Obywatele oddają władzę ludziom, którzy się nie chcieliby jej oddać, ale nie mają wyboru. Bo każdy widzi świat inaczej. Jacek Grzechowski, Codziennik Polityka. Serdecznie zapraszam. Poranek radia TOK FM. W piątek od 7 do 9. Technologicznie. Kupuj sprzęt RTV i AGD z technologicznym rabatem nawet do 15%. Na przykład telewizor Philips 55 cali klasa A, ponad 360 zł taniej niż za to na technologię tak ma. Cześć mamo, prowadziłem kilku kolegów. Dzień dobry, szczęście, jestem przygotowana na tylu niespodziewanych gości. W dużym opakowaniu to Philips. Tylko teraz w promocyjnej ofercie 40 plus 8 gratis. Zabawa tkwi w to Fifi. Moja ma katar, sama wiesz, że musiałam go sobie z tym poradzić. Przy 6-miesięcznym dziecku podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wór medyczny z dodatkiem glicerynu. Małe opakowanie, aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin, więcej niż woda morska. Tysiąc produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj z broadcasty. Regulacje loterii dostępne w sklepach na mediaexpert.pl. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tym, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Płacisz? Wraca. Płacisz. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Marszałek Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczpospolitej. Płacisz ZUS z konta firmowego w mBanku i wraca do ciebie nawet 600 zł. Otwórz mBiznes konto za 0 zł w prowizji i odbierz nawet 600 zł na ZUS dla twojej firmy. Śpiesz się, oferta ważna jeszcze 8 dni. Sprawdź na mBank.pl lub w placówce. Promocja trwa od 5 do 30 września. Szczegóły i regulamin na mBank.pl ukośnik firma. mBank, ikona mobilności. Bardzo dziękuję, zapłać. Thank you.
Ta rozmowa kończy to wydanie aktualności dnia, a proszę Państwa, dzisiaj w telewizji Trwam planujemy transmisję obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie o godzinie 16:30. Jak on przyjechał? No oglądaj w każdy czwartek o 22:00 na Discovery Channel. Julia naprawdę kocha zakupy. I nie ma się co dziwić. Na jej miejscu kochałabyś tak samo. Bo Julia zarejestrowała swoją kartę Visa w programie Visa Oferty i za zakupy u partnerów programu odzyskuje część pieniędzy. Ty też tak możesz. Zarejestruj swoją kartę Visa na visaoferty.pl już dziś. Ciesz się zwrotem części pieniędzy za zakupy u partnerów programu. Korzystanie z ofert uzależnione jest od ich dostępności i warunków oraz od lokalizacji wybranej przez uczestnika programu. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Teraz w Kauflandzie. Margaryna Optima Omega 3. 400 gramów. 3,99. Jedynie 3,99. Czekolada Orwedla. Różne rodzaje. 2,29. Tylko 2,29. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 22 września, minęła 14. Ale tam przyjeździe. Informacje TOK FM. Anna Brzega. Za nieco ponad godzinę w Sejmie rusza debata o aborcji. Posłowie pochylą się nad dwoma projektami w tej sprawie. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro interweniuje w sprawie rodziny z Łodzi. ONZ znów wysyła konwoje z pomocą humanitarną do zniszczonych rejonów Syrii. Za nieco ponad godzinę Sejm zajmie się dwoma ustawami dotyczącymi aborcji. Pierwsza, Komitet Ustaw Aborcji całkowicie zakazuje przerywania ciąży. Druga, zgłoszona przez Komitet Ratujmy Kobiety, daje możliwość przeprowadzenia aborcji do 12 tygodnia ciąży. W Sejmie jest reporterka TOK FM Karolina Lewicka. Karolino, Prawo i Sprawiedliwość, które ma większość w parlamencie, jest za skierowaniem obu projektów do dalszych prac w sejmowych komisjach. To prawda, bo oba to projekty obywatelskie, a takich inicjatyw nie należy wrzucać do kosza już w pierwszym czytaniu, mówią politycy PiS. Natomiast realnym poparciem rządzących cieszy się tylko projekt zakazujący aborcji, a już na pewno zakaz aborcji eugenicznej, mówi mi wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos. Jeżeli chodzi o kwestie związane z eugeniką, na przykład usuwanie z płodu, a mniej więcej 1/3 dzieci z płodu w Polsce podlega aborcji, uważam, że jest tutaj co zmienić. To oznaczałoby konieczność urodzenia przez kobietę chorego dziecka, co tak komentuje dla Radia TOK FM posłanka PO Henryka Krzywonos-Strycharska. Przepraszam, ja chcę decydować o sobie, co ja zrobię. Czy ja chcę zatrzymać tą ciążę, czy też nie? Jeśli urodzę dziecko niepełnosprawne, które będzie, przepraszam za wyrażenie, roślinką, to ja się będę z nim męczyła przez wiele, wiele lat, dopóki ono będzie żyło, a nie państwo, nie rząd. Polityczne emocje przed debatą sięgają zenitu, a to powinna być rozmowa na argumenty, przekonuje posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. Bardzo by nam zależało i też apelujemy do wszystkich, aby tych emocji nie było. Doskonale pani poseł wie, jak to będzie wyglądało, cywilizacja życia kontra cywilizacja śmierci. Tak, ja już słyszałam, że jestem morderczynią, jeżeli jestem zwolenniczką aborcji. Dyskusja zacznie się za mniej więcej godzinę, potrwa 3. Później Sejm zajmie się też projektem zaostrzającym przepisy dotyczące in vitro. Tyle Sejmu. Reporterka TOK FM Karolina Lewicka. To ja dodam tylko, że debata o aborcji ruszy około 15:15. Będziemy ją dla państwa transmitować w TOK FM. Sejm przyjął specustawę, która ma ułatwić zwalczanie afrykańskiego pomoru świń. Poszerza ona znacznie uprawnienia służb weterynaryjnych, między innymi dając im prawo karania myśliwych za niezabijanie dzików, zwierząt, które mogą przenosić wirusa pomoru. W trakcie sejmowej debaty minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel mówił o swoich zarzutach względem Polskiego Związku Łowieckiego. Ta organizacja, która moim zdaniem nie jest do końca patriotyczna, tak sobie mogę powiedzieć, nie chciała współpracować i nie chce współpracować w sposób dobrowolny z ministrem rolnictwa. Teraz służby weterynaryjne będą mogły ukarać koło łowieckie karą w wysokości 12 000 zł, jeśli członkowie koła nie odstrzelą odpowiedniej liczby dzików. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro interweniuje w sprawie rodziny z Łodzi. Sąd chce odebrać 6 dzieci ojcu, który od jakiegoś czasu samotnie je wychowuje, w czym wspiera go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i